Dzień 11, poranek, bardzo wczesny, na Mazurach. No to pora dać relację z dnia 9 i 10. Dzień 9, waga spada poniżej 69,9, co w moim przypadku jest bardzo mało już i jest nawet. Porównałem sobie to z 21-dniowym postem, który relacjonowałem. Okazuje się, że tam dopiero po 12 dniu ta waga spadła poniżej 70 kg. To nie jest zaskoczenie, bo startowałem z wyższej wagi, ale jest to troszeczkę jakby niepokojące, bo przecież ten post będzie dłuższy, a ja już szybciej osiągnąłem tą wagę poniżej 70. Czego się spodziewać? No na pewno poniżej 60, ale o ile poniżej 60, zielonego pojęcia nie mam, ale będę już typowym szkieletorem, tak? Ktoś mi napisał, że Holokaust bez charakteryzacji, ja to mówiłem 4 lata temu, ktoś teraz słusznie zauważył i tak pewnie będę wyglądał. Ale nie to jest najważniejsze. Tak czy inaczej, wczoraj cukier 53, dzisiaj cukier 52 o poranku, umysł jak brzytwa, ciało bardzo dobrze, bez żadnego szwankowania, oczywiście doskwiera głód i naprawdę współczuję tym wszystkim, którzy siedzą w tych domach, pichcą dla rodzin i muszą jakoś sobie radzić z postem. Jest mi bardzo ciężko, kiedy jestem wyeksponowany na to wszystko, kiedy zapachy są, kiedy przejeżdżam koło reklam wielkich jedzenia, pizzerii, sushi i tak dalej. Strasznie ciężko. To są te ciężkie chwile. Zapijam wodą, da radę, ale no staram się unikać kontaktu z jedzeniem, jest mi łatwiej. Także szacun dla tych, którzy szykują dla innych, a sami nie jedzą. Dzień 10, wczoraj dobry dzień, cały jakby też na pełnych obrotach. I teraz jedna rzecz. Ja mówiłem o tym, że ten 42-dniowy post to jest dla mnie taka wycieczka w głąb siebie. To wszystko prawda, tylko to jeszcze nie pora na to. Ja wiem, że teraz trzeba korzystać z tego, co daje post. Z tego umysłu jak brzytwa, tak jak mówię, z tego, że można być bardzo asertywnym, załatwiać sprawy. I to jest świetne, trzeba to wykorzystać. Bo ostatnie kilkanaście dni tego postu podejrzewam, że będą znacznie słabsze. I w tym samym będą poświęcone jakby z mojej strony na to, że będę mniej robił, ale będę bardziej jak introspektywnie tak do siebie podchodził. To się może fajnie jedno z drugim poukładać, na tym mi zależy, ale jeszcze nie pora. Teraz korzystam z czegoś innego. I moja kolejna teoria. Słuchajcie, przełom kwasiczy. Ja jako takiego nie miałem. Zaczynam mieć problemy z interpretacją, czym jest przełom kwasiczy. Jak go odebrać? Ma boleć, nie boleć, mam się tylko słabo czuć? I wcześniej nigdy nie monitorowałem sobie cukru dzień w dzień, rano i po południu. I teraz patrzę, że jest pewna analogia. Analogia z tym, że u każdego naturalnie cukier spadnie do jakiegoś bardzo niskiego, najniższego dla niego poziomu, po czym on się naturalnie odbije, tak jak u mnie, z 40 paru do 50 paru. Te 40 parę, to jest, dopóki nie doszło do tych 40 paru, ja się czułem ok, ale te 2 dni, kiedy miałem te monitorowane 40 parę, to były z dupy, za przeproszeniem. One naprawdę były ciężkie. Teraz, kiedy się od tych 2 dni później ten cukier sam ustabilizował, ja się czuję fenomenalnie lepiej, zaledwie 10 więcej. Ale to jest ogromna, subiektywna różnica, odczuwalna, jak z decybelami. 40 cicho, 80 hałas. Tu jest co prawda tylko 10 różnic, ale naprawdę odczuwalna. I zastanawiam się, nie do końca jakby będąc pewny, czy to nasze przypisywanie tego przełomu kwasiczego nie jest związane jednocześnie z tym, że naturalnie po prostu schodzimy do jakiegoś minimalnego poziomu, na którym organizm się odbija, a jest to jednoznaczne z cukrem. Nie będę nadinterpretował, to jest tylko jeden z moich pomysłów, po to się pewne rzeczy monitoruje, żeby sobie później głośno o tym myśleć. Kochani, no jest dzień 11. Jest bardzo dobrze, oby tak było dalej. Rybka z tyłu jakaś chyba niemała plusnęła, a ja się szybciutko zawijam do pracy. Myjemy ząbki, przebieramy się w ciuszki ładne i lecimy do pracy. Wam też życzę miłego dnia, pozdrowienia dla tych, którzy poszczą, no i zachęcam tych, którzy nie poszczą, chociaż tutaj każdy na własną odpowiedzialność. Cześć, hej, hej!